był piękny wiosenny poranek. Wschodzące słońce grzało czerwone dachówki. Zaglądało w okna domu otoczonego bardzo wysokim żywopłotem. W ogrodzie między drzewami stały sztalugi, a obok stolik pełen pędzli, farb i kartek. Pod ścianami domu i na ganku ktoś ustawił gliniane donice, niektóre pełne kwiatów, świeżo malowane, inne puste, z wytartą farbą, jakby czekające na odnowienie. Coś trzeszczało. Rytmicznie i nieustannie. Jakby wielki i niedobrze naostrzony rysik skrobał po jakiejś twardej powierzchni. Dla bardzo wrażliwych uszu dźwięk ten był nieznośny. Na małym stołku siedział smok. W wielkich łapach trzymał węglowy rysik i rysował na sztywnej kartce. To stąd dochodziło skrobanie i trzeszczenie. Nagle coś huknęło i spadło tak, że zatrzęsła się ziemia. Wum, bum, bum! Juhu! Cześć, rysik! Zawołał smok, który nagle wyskoczył z domu wprost na trawnik. Fiknął zwinnie dwa koziołki i z wielkim impetem runął na ziemię. To on zrobił ten huk. Wum, bum! Aż podskoczyły pędzle w kubeczkach. Rysik uśmiechnął się, poprawiając kartkę. No tak. Brat lubi zrobić wejście. Dało się słyszeć cienki i bardzo donośny głos dowtóru z dźwiękami ukulele. To Trelka, siostra Rysika i Szybciora, wchodziła do ogrodu ze śpiewem na ustach i ze swoim ukochanym instrumentem. Rodzeństwo smoków zaczynało swój dzień. Jak co dzień, ich rodzice wcześnie rano wylatywali z domu, żeby załatwić swoje smocze sprawy. I jak co dzień, trzy smoki wychodziły do ogrodu, by robić to, co lubiły najbardziej na świecie. Każdy z nich znajdował sobie w ogrodzie miejsce na swoje pasje. Jak dobrze, że ogród był duży. Smoki zgodnie spędzały swój czas. Rysikowi nie przeszkadzała trzęsąca się ziemia pod podskokami i figlami Szybciora. Żadne z nich nie zwracało uwagi na skrobanie Rysika po kartce. Również śpiew i dźwięki instrumentów rozpływały się w powietrzu. Nagle rozległ się skrzek i smoki usłyszały głos. Znowu się zaczyna! Pracować nie można! Jak ja mam prowadzić swoje poważne badania, kiedy trzęsie się ziemia, kiedy cały czas coś trzeszczy i nuci? Zza żywopłotu wyłonił się burzoptak. Smoki dobrze znały swojego sąsiada, naukowca, który prowadził jakieś tajemnicze badania, a jego ogród pełen był nieznanych konstrukcji i urządzeń. Kiedyś smoki wdrapały się na rozłożystą czereśnię rosnącą zaraz koło żywopłotu, żeby poobserwować sąsiada. Ogród burzoptaka podzielony był na alejki, przy których między rabatkami kwiatów ustawiono różnej wysokości wiatraczki. Z krzaków wystawały dziwne trąbki, a z gałęzi drzew zwisały pęki szklanych kul. U zbiegu ścieżek królowała metalowa skrzynka, której drzwiczki co jakiś czas otwierały się i zamykały. Lecz smoki były zbyt daleko, by dostrzec, co jest w środku. Właściciel z poważną miną przechadzał się w tej z powrotem między tymi przyrządami i to trącał skrzydełkiem kulki, a to ucho przystawiał do kwiatowych trąbek, a to zaglądał do skrzynki. Wiatraki bezgłośnie śmigały na wietrze. Burzoptak notował, kulki połyskiwały w słońcu. Słowem, nuda. Kra! Hej wy smoki, ciszej tam, ja tu pracuję! Zawołał burzoptak. Jesteśmy cicho! Zagrzmiała tubalnym głosem Trelka. Kiedy chciała, miała głosik cienki jak ptaszek, ale potrafiła też wydobyć z siebie niższe tony. My się bawimy, ryknął Szybcior, robiąc fikołka w powietrzu. To też jest praca, dodał Rysik. Ach, wy smoczynicponie! Przez was nie mogę się skupić! Krzyknął burzoptak, wyglądając zza żywopłotu. Ale smoki nawet na niego nie spojrzały. Nie bardzo się tym przejmowały. Burza się wkurza, pąki ma jak róża. Burza się wkurza, pąki ma jak róża.
śpiewały smoki, zaśmiewając się do rozpuku. Nie zauważyły, jak burzoptak zmienia kolor, jak jego pióra ciemnieją, nabierając koloru szaro-granatowego nieba, takiego przed burzą. Nie zauważyły, jak rozpościera swoje skrzydła, które były ogromne. Ogromne, jak... Zauważyły jednak, że nagle niebo pociemniało. Usłyszały pomroki nadchodzących grzmotów. Poczuły... zimny powiew. A kiedy spojrzały w górę, zobaczyły nad sobą... wielką czarną chmurę, taką na całe niebo. Usłyszały grzmoty. Takie, jakich jeszcze nigdy nie słyszały. Nad żywopłotem zaś unosił się burzoptak, granatowy jak niebo, ze skrzydłami jak dwie burzowe chmury. Smoki znieruchomiały ze strachu. Nieraz słyszały od taty, że jak burzoptak się zdenerwuje, to... Rysik, Trelka i Szybcior zerwali się i zaczęli biec w kierunku domu, a burza za nimi. Szybcior wyprzedził rodzeństwo i już chciał wskoczyć do domu, kiedy silny wiatr zatrzasnął drzwi. Przerażony Szybcior, czując nad sobą oddech burzoptaka, zauważył pustą donicę, która stała przygotowana na jakieś nowe kwiaty, i wskoczył do niej bez zastanowienia. Chciał się schować gdziekolwiek. Za nim do donicy władowała się Trelka, a za nią Rysik. Jak oni się tam zmieścili, tego nikt nie wie. Oni sami też nie wiedzieli, ale szybko okazało się, że donica nie ma dna. Gdzie ja jestem? Coś mnie uwiera. Nie mogę się ruszyć. Biegnijmy. Uciekajmy. Boję się. Posuń się. Stoisz mi na drodze. Co się tak pchasz? Ratunku. Mamo. Tato. Pomocy. Smoki krzyczały, biegały, a właściwie próbowały biegać, ale coś im nie pozwalało się ruszać. Nagle Trelka spojrzała w niebo. Pojaśniało! Burza przeszła! Rzeczywiście. I nie ma burzoptaka. Ale nas nastraszył. Jeszcze nigdy go nie widziałem w takim stanie. No mama mówiła. Pamiętacie? Złości się o jakąś piosenkę, ale z niego dziwak. Nie rozumie, co to znaczy bawić się. Stoisz mi na nodze. Posuń się trochę. Ale gdzie? Coś mnie trzyma. Czy możesz mnie puścić? Jeszcze chwilę smoki przepychały się i próbowały zrobić sobie więcej miejsca, aż zorientowały się, że coś ich spina, że jakaś klamra trzyma ich spiętych razem i nie puszcza. Co to jest? To ta stara donica! Utknęliśmy! Westchnęły wszystkie smoki. Pierwszy radośnie krzyknął Szybcior. Juhu! Ale numer! To zatańczmy i wybijmy koziołki. Musimy sprawdzić, jak to jest się bawić w donicy. I Szybcior zaczął skakać, kręcić się. Próbował nawet zrobić salto, ale krzyki Trelki i Ryśka otrzeźwiły go. Przestań! Rysik ruszył przed siebie w kierunku stolika, na którym leżały pędzle. Już wystarczy. Teraz chcę sobie porysować. Nie zauważył, że ciągnie za sobą Trelkę i Szybciora, którzy szybko przebierają nóżkami, żeby za nim nadążyć. Hej, zwolnij, nie nadążam! Moje nogi plączą mi się. Puszczaj! Nie dotykaj mnie! Mam ciebie dość. Chcę się stąd wydostać. O, teraz narysuję wasze wykrzywione gęby. Przestań! Jesteś złośliwy! Zejdź mi z oczu. A ty mi z łapy! Nie mogę wyprostować swojego ogona. Jest coraz ciaśniej. Ratunku! Smoki nie zauważyły, że im bardziej się szamoczą, tym bardziej donica zaciska się na ich smoczych tułowiach i robi się coraz ciaśniej. Ty jesteś szybki jak rakieta, tylko że tłusty jak 3,5 kotleta. Topię w głowie tylko rysowanie, już niedługo nic nam nie zostanie, bo Rysik ci połamie! Ryknęła Trelka. Nie rycz mi do ucha! Mam was dość! Wyartykułował wyraźnie i głośno Szybcior i z wściekłości zionął ogniem, w odpowiedzi na co ogień wypuściła na niego Trelka, a Rysiek nie pozostał im dłużny. Ała! Moja grzywka!
Pączka! Piecze mnie nos, co wy robicie? Ty też smagasz ogniem. Boli mnie gardło. A mnie uszy. O rany! Drzewo się pali! Palimy się! Uspokój się. Ratunku! Gasić, gasić! Trzymaj gałąź łapami. Ja będę gasić płomień. Ała, poparzyłem się. Trzymaj, gaś! I smoki dusiły łapami tlącą się gałąź. Deptały sobie po piętach. Dostawały od siebie nawzajem po głowach. Po chwili padły razem na trawę. Cały czas zaklinowane w donicy. Zmęczone, poobijane, poparzone, zmordowane, załamane i bezsilne. Boli mnie wszystko. Łapy, brzuch i... Rysik zaczął płakać. I co my teraz zrobimy? Moja grzywka! Rozpłakała się Trelka. Jesteśmy uwięzieni! Smoki siedziały pod drzewem. Pociągały nosami. Płakały, ocierały zbolałymi łapami łzy. Pierwszy odezwał się Rysik. Popatrzcie na ogród. Wygląda jak pobojowisko. Co powie mama, jak wróci? O rany! A tata? On tak dba o drzewa, a tu nadpalona i nadłamana gałąź. I rozbita doniczka z kwiatkiem. Nawet nie wiem, kiedy to się stało. Bo gdybyś nie był taki złośliwy i nie chciał nas rysować, to by do tego nie doszło. Ale... Zaczął bronić się Rysik. To nie ja, a raczej to nie tylko moja wina. Nie kłóćmy się, zadecydowała Trelka. Czy nie czujecie, że kiedy siedzimy spokojnie, w donicy robi się jakby luźniej? Rzeczywiście. Jak przestajemy się napinać, to da się żyć. Można oddychać. Ach, a taki cudowny dzień się zapowiadał. Jeszcze się nie skończył. Smoki przytuliły się do siebie. Objęły się za swoje długie szyje i nagle poczuły, że w donicy zrobiło się jeszcze luźniej. Przytuliły się do siebie jeszcze mocniej. Słuchajcie, kiedy jesteśmy blisko siebie i przytulamy się w donicy, jest więcej miejsca. No i w ogóle jest tak miło. Może uda nam się z niej wysunąć? Tylko musimy współpracować. Wciągnąć brzuchy. Przytulić się. I lekko podskoczyć. Rzeczywiście, to zróbmy to. Może uda nam się uwolnić. Uwaga, zaczynamy. Wciągnij brzuch, przytul mnie. Podskocz w górę, wysuń się. Wciągnij brzuch, przytul mnie. Podskocz w górę, wysuń się. Wciągnij brzuch, przytul mnie. Podskocz w górę, wysuń się. Wciągnij brzuch, przytul mnie. Podskocz w górę, wysuń się. I wyciągnij brzuch. I przytul mnie. I wysuń mnie. Smoki nie zauważyły, że donica już dawno spadła, a one przytulone i objęte tańczyły w kółko w rytm słów. Wciągnij brzuch, przytul mnie, podskocz w górę, wysuń się. Wciągnij brzuch, przytul mnie, podskocz w górę, wysuń się. Nagle usłyszały głos mamy. Wróciłam! Dzień dobry, kochane dzieci! Mama! Ryknęły naraz wszystkie smoki i ruszyły w stronę mamy, po czym zatrzymały się, pamiętając, że przecież są uwięzione w donicy. I wtedy zauważyły, że donica leży u ich stóp, a one są... Wolne! Jesteśmy wolni! Wolność! Teraz smoki podbiegły do mamy, żeby jej szybko opowiedzieć, co im się przydarzyło. Jak się pokłóciły, a potem pogodziły. Jak współpracowały przy gaszeniu pożaru. Jak było im ciasno i jak się cieszą, że odzyskały wolność. Ale wiecie co? Powiedziała Trelka. Muszę przyznać, że to było całkiem ciekawe być razem z wami w tej donicy. Myślę, że dzięki temu czegoś się nauczyłam. Czego? Tego, że czasem tak jest, że nie ma wyjścia, że siedzi się razem w ciasnej donicy, że jest trudno i można się bardzo zezłościć, ale też można się dogadać. Ja też tak czuję. Powiedział Rysik. Bajkę napisały Wioletta Szuba, Ismena Ładecka, Karolina Ligenza. Głosu udzielili
Karolina Ligenza, Adam Ligenza i Dariusz Ligenza. Efekty dźwiękowe Martyna Chromik.